razem otrzymałem podczas nocy, pracuję w okresie Intele. Jest to oddział w grupie wydawniczej Polska Presa. Mamy takimi instruktorami jak nasze miasto, Polska Presa. Grupa ogólnie zajmuje się także spotkaniami na fajnymi. Przyjechałem tutaj w temat Katowicy. Czy ogólnie ktoś korzysta tutaj z Katowicy? No fajnie, byliśmy tutaj wyliczeni. Ogólnie zauważyłem też 2-3 dni temu, że już w archiwum Zimowiska było zrobił temat Katowicy. Więc myślę, że jakoś to nie jest zagrożeni. Wkrótce w swojej prezentacji postaram się opowiedzieć o Katowicy, o możliwościach i konfiguracji Katowicy i o bardzo dużym słowem rejestrze. Co mamy na rynku? Na rynku mamy rozwiązania sprzętowe. Są to jakieś kudełka, które mają się na spot, podłączamy do sieci i działa. Tylko nie wyobrażamy, że na takim pudełku zapłacić do drukarstwa. Mamy na przykład piątki, Cisco-lotem, no ale dużo kosztują, tak? Jeżeli kogoś stać, można kupić. Mamy rozwiązania sieciowe, możemy switchy na DNS-u, może sobie rozkładać ruch. Mamy także rozwiązania fakturowe. Rozwiązania fakturowe, mamy fakturę, mamy Pawła, to główny rywal, znaczy był w sumie Katowicy. Głównie dlatego, że mam budowaną obsługę SSL-a, czego Katowicy do tej pory brakowało. Mam od bardzo dużo pomocy wanicza, chociaż chyba nie jest tego stworzone. Podobnie Squid, tak? Squid nie był stworzony jako Katowicy, tylko bardziej do wyszywania. No ale to ludzie używają go również do tego, żeby rozkładać ruch. Możemy go zrobić to za pomocą sztywów wanicze. No też jakiś soft, pen, głównie do zastosowań TCP. Czym jest Katowicy? Katowicy darmowy jest to projekt open source'owy. Jest rozwijany na szpitalu Wójta. Jest bardzo szybki. Wójta robota na dużym nacisku w podpadzie. Jest pisany w C. Jest H. Oczywiście do balansu, ma obsługę i TCP HTTP1, który jest na SSL, jest multisystemowy, możemy go instalować na czy to BDP, czy Solaris, czy Linux, są porty, które będą można instalować. No i jest bezpieczny, od ponad 10 lat, jeśli nie należy do tego. Konfiguracja Katowicy możemy podzielić w 5 głównych sekcji. Tu mamy sekcję. Tutaj konfiguracja global polega na to, że istniejemy globalne ustawienie dla usługi. Konfigurujemy chmurę chmurnikiem, jaką grupę mogę uruchamiamy, gdzie mamy logować, czy mamy debugę, czy jakieś tam notisa. Jakieś sokety możemy, no różne globalne konfiguracje. Następnie mamy sekcję default, w której konfigurujemy podstawowe ustawienia dla frontendów i backendów. Możemy w każdym frontendzie napisywać te ustawienia, jeżeli nam się powiela na przykład mod, tak, po co mamy go wpisywać na XA, możemy go wpisać raz w defaultcie i wtedy dla wszystkich frontendów będzie miało to zastosować. Może też różne opcje, że ten rekord ma doskonały ruch, czy jakieś tematy. Kolejnymi sekcjami jest sekcja frontend czy frontend. Frontend służy do tego, żeby przyjmować ruch z zewnątrz, tak? Backend wysyła. Szczególną sekcją jest sekcja listen. Jest to sekcja połączona tych dwóch pierwszych sekcji. Definiujemy na jakim IP-ku ma słuchać usługę i definiujemy od razu serwer, na którym ma przekazywać. W wersji 1.5
Dodatkowa sekcja się pojawiła, jest to pile, dzięki czemu uzupełnia jeszcze nasze RKA. Pile polega na tym, że serwery kapczący mogą pomiędzy sobą wymieniać informacje, na przykład jakieś hasze, tablice, inne informacje. I w ten sposób, jeżeli nam padnie jakiś serwer, to wszystkie tablice, które były zapisane, czy tam IP-ki, czy użytkownicy, trafią na drugi serwer i mamy pewność, że użytkownik, jeżeli były na przykład ustawione stiki, będzie zawsze się łączył do tego samego serwera, także przez drugich obrotów. Konfiguracja dla HTTP. Tutaj mamy najprostszą konfigurację. Mamy protę, który słucha na instalacji, dorzucamy ruch na drabinę, no i mamy jakiś zdefiniowany wizytowy bug. Tutaj mamy niżej ten backend, mamy zdefiniowanych trzy serwery, które słuchają na jakiś tam portal, innej. Mamy dodatkowo też serwer zdefiniowany backupowy. Na wszystkich tych serwerów sprawdzamy header po kliku CTRL-P. Jeżeli ten header nam zwróci kod 200, czy jakiś kod OK, to uważamy, że serwer działa. Jeżeli pojawi się jakiś inny kod, tak, to możemy, to HTTP uważa, że ten serwer jest zasłabowany, czy tam jakiś powodów nie działa, i wtedy rozkłada ruch na pozostałe serwery. Serwer backupowy ruchają się tylko wtedy, jeżeli trzy poprzednie serwery w tym przypadku będą włączone. Tak on leży, nic nie robi, w ogóle ruch do niego nie jest skierowany. Dopiero jak padną te trzy, zostanie rozpuszczone na serwer backupowy. Możemy tutaj jeszcze na przykład wykonać, żeby sprawdzał na innym porcie, tak, niż port 80. Definiujemy port. To, co jest, mi się daje siłą, bo to jest dosyć mocno rozbudowane, są mocno rozbudowane ACL-ki. Tutaj mam dwa przykłady, jak można tworzyć ACL-ki. Możemy zapisywać to w postaci, znaczy wpisywać tam zmienne nazwę, to był ACL-ka, na przykład stati i po jakiś tam papier kończącym się na jakieś tam odpowiednie, wrzucę do tych ACL-ki, a następnie tą ACL-kę przykierować na backend stati, tak, jeżeli się złapie. Możemy też zapisać wszystko w jednej linii. To rozwiązanie jest lepsze, nie wiem, dwa osobowe. Ja w swojej prezentacji użyłem dwóch rozwiązań, dlatego chciałem po prostu tutaj przedstawić. Jakie mamy zastosowania do ACL-ek? To kilka stoi, tak, ale tego można tworzyć mnóstwo. To, co pali głowę. Jeden z przypadków, na przykład mamy serwer statyczny, jakiś kluczowy, tak? Chcemy, żeby cały ruch wpadał tylko na te serwery i z jakichś tam określonych parametrów. Definiujemy sobie ACL-k stati. Definiujemy sobie, że wszystko, co się kończy na JS, Super, PNG, ma trafiać do ACL-k stati. Możemy też mieć zdefiniowaną jedną domenę, tak? I możemy to użyć na tak. Jeżeli takie requesty się łapią do tej ACL-ki, używamy takiego stati, tak, przekierowujemy ruszyć to do skilowanisza, może tak, i mamy problem ruch. Możemy też na przykład rozwodem może być rzucanie boków do jakiegoś tam serwera, na przykład mamy wolniejszy serwer, tak, tylko do botu przeznaczone, nie chcemy, żeby boty nadarzynały w naszej produkcji, szybki serwer, niech te szybkie serwery będą dla użytkowników, a boty niech sobie chodzą do jakichś tam wolniejszych serwerów, albo ewentualnie mamy jakiś tam serwer dwulowy, też nie chcemy, żeby na serwer dwulowy boty wchodziły, bo swoje tam dajemy pisować jakąś treść. Możemy wrzucić do pliku wszystkie linie tych botów, jakie mamy. Definiujemy ACL-k, że sobie się łapała na półku cudownie i ustawiamy to albo. Następnie używamy dla takiej ACL-ki BOR, też tam definiujemy. To jest sytuacja, możemy w prosty sposób blokować postęp drogę w stronę poszczególnych sieci, czy tam na poszczególny, do poszczególnych drogę, czy to posłuchać. Również prawda zasada, tworzymy ACL-ki w lokalach, mamy jakiś tam zakres sieci i
tworzymy bloka dla takiego celki. Teraz wszyscy użytkownicy z tej sieci ustawiamy się na 400 klipy, tak? Możemy zdefiniować, że przy kodem 403 pojawi się ta strona, tak? Obserwowana na stronie. Jeżeli chcemy dodać wyjątki, to ta zasada podpinamy w szybkim i dla tego ekipa z tej sieci już tam cały bok nie zrobi. Za pomocą ACL i także dodatkową opcją kontrolującą służymy się do redirektu. Po co mamy zamęczać Apache'a dodatkowymi requestami? Możemy to zrobić na hotowie. Możemy przygotowywać z różnymi kodami, wyfutowy z 3.2. Też macie prosta zasada. Tworzymy się na celki, że jeżeli kod jest nasze miasto.pl lub kończy się na nasze miasto.pl, możemy szybko przygrywać na WWW i załatwione. Apache wtedy nie odbiera takich questów, tak? Mamy trochę więcej. Apache zajmuje się tylko segregowanym stronę. Możemy też przykrywać tą górę obrazki, tak? Cokolwiek. Tak jak w tym przypadku, jeżeli urząd zaczyna się od gazeta, przykrywujemy go na jakiś inny serwer. A tutaj też jest taki opowiadałem przypadek. Jeżeli mamy kilka domy, tak? Nie będziemy pisać każdego, na każdy dom kolejny zapisu. Po prostu złapmy wszystkie domeny, skierujmy je na jedną stronę. Proste. W tym zastosowaniu też jest możliwość podmieniania nazwisk w locie. To jest praktycznie niewidoczne dla użytkownika. Użytkownik wchodzi sobie na jakiś adres www.gra.pl, ale przypuszczam, że gra.pl działa tylko pod serwerem gra.pl. Podmieniamy sobie nagłówki, że jeżeli jest WWW, przekierujemy go na całą stronę i nie musimy konfigurować dodatkowych aliasów, serwerów. To też ma fajne zastosowanie przy Apache'u, czy wysyłaniu dokumentów. Nie musimy definiować jakieś tam silniki, tak, czy w katalogach, po prostu pomijamy nagłówki. Czy wejdzie to na WWW, czy bez WWW, zostanie przekierowane. Wers 1.5, 1.5.12 pojawiła się obsługa SSRS-a. Konfiguracja też jest prosta. Znaczy, wolniej powiedzieć obsługa SSR-a. Możemy definiować jakiś port, w tym przypadku dla SSRS-a. Konfigurujemy, że ma obsługę SSR-a, podajemy konfigurację, dodatkowo, jeżeli chcecie na przykład przykierować na danym kontekście cały ruch, który był obsługiwany tylko po tym adresie, wtedy wysługę elementu, jeżeli nie ma, jeżeli użytkownik wchodzi, nie ma SSA, to przykierujemy go na Jeżeli nie, ktoś nie będzie, nie przejdzie autoryzacji, jeżeli nie jest na porcie,
443 i 7 organizacji, gdzie mamy sprawę prawa do czasu. Znaczy link jeszcze do tej pory podpało 10 lat się uwagi, tak na prostu w ten sposób. Raczej nie. Jest szansa. To możesz próbować. Kolejne zastosowanie i konfiguracja. Dwa przypadki, że chcemy, żeby user trafił cały czas do jednego serwera wykonywania. Czy to, żeby pobijać sobie też, aplikacja tego wymaga. Możemy wytłumaczyć sobie parę różnic.
No to rzucamy takie apelki i na przykład takich użytkowników, które wrzucić jakiś wolny serwer, który mogą tylko, żeby nie wybierali na pasmach tam serwera szybkiego dla użytkowników, które chcemy trzymać. Kolejne zastosowanie. Tak jak poprzedni mod TCP, szukamy na liście na Anglii, na jakiejś Polsce, wrzucamy odrobinę. W TCP też można stosować ocelki w tym trybie, no oczywiście nie wszystkie. Uwagi, że to trochę większe masz, tak, ale możemy na przykład zablokować jakieś dostępy do backendu i definiujemy backendu, tak. Możemy także na przykład timeout, tak, czwarty timeout, oczywiście chcielibyśmy, żeby użytkownik łączyć się do tego samego serwera, tak? Nie chcemy, żeby on skakał pomiędzy serwerami, to jest połączył do jednego serwera i przez następne, nie wiem, godzinę czasu się łączył cały czas do jednego serwera. Ustalamy swoje ruchu za pomocą ostatniego znaczenia i użytkownik nie ma pewność, że będzie trafił tylko do jednego serwera. Dodatkową opcją, jaka pojawiła się w wersji 1.5, to jest opcja TCP check. Wcześniej służy do sprawdzania tego, czy dane backendy żyją. Wcześniej w wersji 4 było to robione za pomocą HTTP checka, czyli ustawiliśmy jakąś dodatkową usługę. Po HTTP sprawdzaliśmy, czy zwróci nam OK, czy nie. Potem mamy TCP check. Połączymy się na porcie 143. No i sprawdzamy, czy jak odpowiedź nam zwróci. Tak? Jeżeli zwróci, to znaczy, że serwer żyje. Możemy tutaj przeprowadzić całą komunikację, tak? Wysyłać do stringi, oczywiście odpowiedzi od niego. Tak? I na tej podstawie sprawdzać, czy serwer działa, czy też nie. No jest problem. Czyli sprawa jest prosta, to mamy jeden serwer, tak? Po prostu przekazujemy tak jak wszystkie inne połączenia TCP. Tutaj w community, tak, jedno zrobiono. Jakiś tam człowiek napisał skrypt, który sprawdza połączenia i różne stany danych. I następnie za pomocą haproxy rozkłada ruch. Tak? Mamy taki klaster złożony, może tutaj będzie pokazane. Mamy klaster i sprawdzamy na nim replikację. Jeżeli replikacja działa na DB01, DB02, to żeby zapisywał cały czas do DB01, jeżeli pali na DB02, to ma zapisywał do DB01 i tak dalej, i tak dalej. I sprawdzamy też, czy w ogóle MySQL działa, czy też nie. Tutaj właśnie mamy ten backend. Mamy po prostu skonfigurowany jeden serwer. Jest to DB01, który serwer, którego będzie cały ruch. Jeżeli na nim padnie replikacja, czy tam też padnie serwer MySQL-a, rozkładany jest ruch na pomocą skryptu na dalsze serwery. Tutaj właśnie mamy opcję HTTP checka, na podstawie której sprawdzamy za pomocą jakiegoś tam skryptu na odpowiednich portach, czy dana usługa, czy też replikacja, czy parametry działają. Tak? W danym momencie zapisujemy zawsze do jednego serwera, znaczy jest to sprawdzone, z tego co piszą, nic nie powinno się zagadać. Możemy też stosować do HTTP-a. Cała konfiguracja prosta, tak jak w innych przypadkach TCP. Mamy po prostu jakieś listy, jakieś tam people, serwer patentowy. W przypadku HTTP-a aktywnego, no, sprawa jest też dosyć prosta. Po prostu tworzymy sobie NATA za pomocą SNATA, szyfrujemy z serwerów backendowych ruch na tę odwołację i ruchy już przełączy. Tak? W przypadku pasywów, tak, mamy dodatkowo, powiedzmy, problem dodatkowy, że jest odłączyć na jednym punkcie, tak, a komunikacja jest na innym punkcie.
Dlatego dodatkowo musimy w konfiguracji z serwera STP definiować porty pasywne, na których ma działać i następnie te za pomocą bitadresów, za pomocą NAT, przekierujemy ruch z serwera Zaporski do serwera STP. Community widza także rozwiązania dla RDP. Można terminować połączenia, znaczy można się połączyć do terminali dostawowych. Można. Jest to sprawdzane za pomocą jakichś tam bookisów. Sam tego nie znałem, że wiem, że można jest tak korzystać. Tak? W Hadroopsie mamy wbudowane statystyki. Włączamy je po prostu do ustaw. Możemy tutaj stawić jakieś autoryzacje tak, na danego użytkownika, na hasło, szukamy jakieś tam liczby wyborcze. Statystyki wyglądają mniej więcej tak. W pewnym sensie możemy sobie live sprawdzić, ile mamy odpowiednio sesji, requestów, ile ruchów przesunie się do danego serwera, frontendy, czy serwer jest na, czy down.
Mamy obsługę TCP HTTP w jednym, czego nie, znaczy, nie musimy używać wielu narzędzi, czy tam dużo tego. No i w wersji 1.5 mamy już budowaną obsługę SSL-a, dzięki czemu myślę, Hardoxy będzie jeszcze większą popularność. Może już na koniec, mała reklama. Aby ktoś szukał pracy, na naszej stronie mamy ogłoszenie. Aby ktoś był chętny, to zapraszamy. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeszcze ten, 1.5 ma PIRS, nie wiem, czy mówiłeś, czy... Tak, mówił. Tak, tak, dokładnie za pomocą pewnego kiry tak ustawione, ustawiamy sobie hardware, ale dodatkowo czytamy nas wspólnie szukać, czy Rosynka wolno sobie IP przynosić, tak. Chociaż no już szybki jak tak jest, to ma dostosowanie, nie? Czyli ja bym proszę na DNS-ach ustawić dwa IP, tak, żeby szukać tu i tu i tak. Wszystkie nasze zniszczone. Teraz na kierunku. Dziękuję. Ale to, że nie, ja dają od drugiej.